Hej, hej, dzień dobry! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Hogwarts Legacy, czyli Dziedzictwa Hogwartu. Jesteśmy w wielkiej sali na ceremonii przydziału, na którą się trochę spóźniliśmy, ale mam nadzieję, że uda się nas przydzielić do któregoś z domów. Tiara przydziału zadała nam pytanie, a w zasadzie stwierdziła, że przybywamy tu z konkretnymi oczekiwaniami, z preferencjami i nastawieniem. Nie mogę się doczekać zajęć, nie mogę się doczekać zwiedzania. Szczerze, nie mogę się doczekać zwiedzania. I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. I wonder. I detect something in you, a certain sense of... what is it? To ty mi powiedz. Odwaga, ciekawość, lojalność, ambicja. Powiem tak... Kurczę, ciężko, bo... Znaczy, ja bym się wybierał pomiędzy odwagą albo ciekawością. Dobra, let's go, ciekawość. Z racji tego, że jesteśmy ciekawi samej gry i wszystkich okolic, więc wydaje mi się, że desire to learn? I do enjoy a good puzzle, and I believe I have a ready mind. You're clever indeed. You have the ability to reflect clearly on that which puzzles others. And you've a ready mind. O, bo się zarumienie. Perhaps you belong in Ravenclaw. Tiara przydziału weźmie twój wybór pod uwagę podczas przydzielenia do domu. Dom Ravenclaw znany jest z inteligencji, kreatywności i błyskotliwości. Powiem tak, jak tak wybrała Tiara przydziału? Oczywiście można ją poprosić o jakiś inny dom prawdopodobnie, ale wydaje mi się, że Ravenclaw jest całkiem okej dla mnie. Nie mam z tym jakiś... Dobrze, to nie Hufflepuff. Dobra, let's go. Może być Ravenclaw, jak najbardziej. You belong in Ravenclaw! I to też zgadza się, słuchajcie, z takim testem, który robiłem na stronie internetowej. Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Kurde, ten dyrektor jest taka siekiera trochę. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm Professor Weasley. Would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. To taka ciepła kobieta jak mama Rona, nie? Bije od niej takie ciepło. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. Might be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I am, Professor. This is the entrance to the Ravenclaw common room. You must solve a riddle to enter. I won't be of much help, I'm afraid. This sort of thing has always confounded me. Zaraz, zaraz, zaraz. Jaką zagadkę? A no tak, bystry umysł. Okej. The ghost or the poltergeist? A ghost or a poltergeist? A non-being can never have been. Bystry. Tak jak ja. Well done. Now, go on in and get some sleep.
You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Dziękujemy bardzo. Bardzo przyjemna kobieta. Czego nie można powiedzieć o naszym dyrektorze, że jest przyjemny, prawda? Jest jakimś takim... Wydaje mi się, że będzie mocno zaborczy i będziemy mieli z nim napięku. Witaj w Hogwarcie. No aż mi się chce otwierać teraz każdą szafę, zobaczyć co tam jest. Ładne, ładne to dormitorium, nie? Takie przytulne również. Dobra, i common room będzie na górze, co? Znajdź swój pokój wspólny. Tu nas gdzieś prowadzi. O, dzień dobry. I suppose some introductions are in order. Dzień dobry. Kto ty jesteś? Everett Clapton. One moment. Watch this. What is this? O, super żartowniś. That wasn't quite the reaction I wanted. Oh well. Right. What did you hope would happen? I suppose I hoped it would lighten the mood. Ravenclaws can be a bit on edge the first day of class. I'm Everett, by the way. You seem downright calm next to some of these characters. And you survived a rather harrowing trip here. A skąd ty to wiesz? I'm glad to be here. Ready for classes to start. Good. Glad to hear it. Truly, there's no reason to be nervous. Most professors are firm, but fair. I mean, not all of the tricks I play are as simple as a tossed dung bomb, and I'm still here. Wait, did you say most professors are firm, but fair? Ha, I did. But probably best I let you judge for yourself. I do tend to push their limits. I should wander off before someone traces that dung bomb back to me. Nice meeting you. You too, Everett. No dobra, czyli jeszcze tak. Amit i Samant. Jaki Samant? A nie, Samancie! Dobra, Samanta to przede mnie dziewczyna. Czyli to będzie pewnie Amit, co? Deep breath. Yep. Się astrologią zajmuje? Why, hello! Would you like to take a look? Ty, to trafiliśmy w zasadzie do jakichś takich kujonów. Well, except for stars like Sirius, Canopus, Vega, and Arcturus. I'm Amit. Pleasure to have you in Ravenclaw. Never met someone who's been so close to a dragon before. Can't say I'd recommend it, frankly. It's nice to meet you, Amit. I take it you like astronomy. Oh, yes. So much to be learned from the stars. Also, there's something about the open air and night sky above the tower. It's invigorating. You will adore astronomy. Professor Shaw is incredibly knowledgeable. No na pewno, szach, tak? Nie lubię patrzeć gwiazdy. No, nie, są fascynujące, tak. Sounds interesting. I have good news for you. You are most definitely taking astronomy. It is required for all 50 years. You will be enthralled with the tower. Plus, a quality telescope can show you things you never dreamed of. I suppose I'll see you in class then. Yes. Oh, and speaking of class, better get to my first one of the year. Nothing like the smell of fresh parchment, is there? Be seeing you! Bye! Ciekawa sprawa, słuchajcie, bo miała ta cała sytuacja, którą przeżyliśmy, zostać między nami, tak? Okazuje się, że każdy o tym wie, co tu się podziało. No co to? A, można pokręcić, okej. Okay. A ty jesteś koleżanko Samantha, właśnie. Zielarstwo, co? Twoim konikiem jest. I want him to be in the perfect place. A place he'll be happy with. But I can't seem to find it. Great golden gobstones. I want him to thrive here. Golden gobstones? My own little expression. I bought this Dittany seedling from home and I so want him to feel cozy. Dittany is amazing, isn't it? So much healing power in such a little plant. I've a bit of a thing for plants, as you can see. Pleased to meet you. I'm Samantha. Nice to meet you, Samantha. Is Dittany used in Wiganwell potion? It is! Looks like someone's been studying up on their potion making. Actually, Professor Fig told me about the Wiganwell potion.
Of course. I heard you were studying with him before term. He's an enigma, Fig. Teaches about theory, yet seems to know a lot about practical magic. Oj tak, ma rozległą wiedzę. Professor Fig does know a great deal about, different forms nawet of magic. Starożytnej well, I hope magii. He told you about more than Wigan Weld. You've lots to catch up on, I'm sure. Lubię rośliny, An affinity for herbology is more typical of a Hufflepuff than a Ravenclaw, isn't it? Ordinarily, perhaps, but it runs in my family. We've a full plot of these little fellows back home. I suppose you could say herbology is in my roots. Is it common practice for students to grow their own ingredients? Oh, yes. In fact, our herbology teacher, Professor Garlic, encourages it. And Professor I don't Chosnek. Think Professor Sharp, our potions master, cares where you get your ingredients, as long as your brews are all perfect. No dobra, miło było cię it poznać. It was nice to meet you, Samantha. Good luck with your dittany. Jeszcze się spotkamy. Thank you. And good luck to you too on your first day. Dziękuję. A cóż to jest za jabłuszko? Można sobie jabłuszko zjeść. You'd best not keep her waiting. Aha, czekają na mnie, tak? Znaczy czeka na mnie. A ty co można zrobić? A, może tu będą jakieś później aktywności poboczne albo jakieś znajdźki. Oj, znajdźki, jak ja tego... Czekam, strasznie czekam na znajdźki. Fajny ten pokój wspólny. Nie było nam dane jeszcze chyba widzieć, jak wygląda pokój wspólny Krukonów. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts. I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when Czy od razu trafiliśmy na egzaminy? After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. Cóż to? Kartki spierdzieliły. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. No, ale... It would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Spoko, ale kartek nie ma. A, magia. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. No dobra. Idziemy za panią Wesley. A w zasadzie za profesor Wesley, albo w zasadzie Weasley. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. No powiem wam, wygląda to kurde kozacko. Jeśli chodzi o to... W jaki sposób zostało to wszystko tutaj zaaranżowane? Już nie mogę się doczekać wielkich schodów. Profesor Weasley, ja wiem, że pani taka troszeczkę jest. Why don't you cast Revelio on this bust and see what details the field guide can provide? Revelio. A skąd ja mogłem wiedzieć, że to tutaj jest? Pokażcie, po pierwszej Ravenclaw, po pierwsze stworzone, by uczcić dom Ravenclaw, znajduje się we wzniosłej wieży Ravenclaw. Okej, właśnie odblokowano wyzwanie przewodnika. Tutaj pojawiają się twoje postępy w wypełnianiu wyzwań. Wyzwania przewodnika są jedyną możliwością zdobywania punktów doświadczenia. A, okej, zbierz stronę przewodnika w Hogwarcie, 1/2. Poka, co tutaj mamy jeszcze? Oto twój czarodziejski poziom. PD zdobyte w wyzwaniach zwiększają twój poziom i moc. Przewodnik śledzi twoje postępy w wyzwaniach. Wybierz menu wyzwań, by kontynuować.
Okej, okay, strony przewodnika. Zebranie pierwszej strony przewodnika odblokowało nową kategorię wyzwań. Nowe wyzwania odblokowane w trakcie twojej przygody pojawią się właśnie tutaj. No dobra, pokaż stronę przewodnika. Każde wyzwanie ma poziomy. Za każdy ukończony poziom dostają odblokowane nagrody specjalne. Od wyglądów aż po istotne modyfikacje. Dobra. Nagrody odbiera się w menu wyzwań. Zaglądaj tam często, by odebrać odblokowane nagrody. Thank you! No to czyli będzie co robić. Tak też myślałem, słuchajcie. Dużo czasu minęło w ostatniej części. Keep your eyes open for more opportunities like that. Of Wizarding inside World. And outside of the castle. Oh, a ty można sobie zmienić. Revelio. To jakiś Revelio? Na dole coś nam pokazało. To jest taki specjalny zmysł. No time to waste. You've classes to attend. Dobra, już idę. No to czyli coś mi się wydaje, że będzie często trzeba właśnie tym Revelio zarzucać. No proszę bardzo. Pani Wesley, pani poczeka. O nie, za bardzo. Nie, czekaj. Dobra, nie mogę. Dobra, to później będziemy w takim razie sobie sprawdzać rzeczy. A może tutaj? Czekaj. Przy pani. Cóż to jest? O, zamknięte. Czyli podejrzewam, że w przyszłości będziemy mogli tam zajrzeć. Jak rozwiążemy zagadkę, albo zdobędziemy odpowiednie klucze może? Albo informacje, jak to otworzyć. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flu flames to get around a bit quicker. Proszę kwiupo. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find central hall. Proszę kwiu w Hogwarcie? Dobra, to są te takie ognie, które widziałem. Hogwart jest podzielony na dwa główne obszary. Po lewej stronie mapy znajdują się kwatery mieszkalne uczniów i nauczycieli, a także pokoje wspólne domów i wielka sala. Wybierz region wielka sala. Witek w Hogwarcie, wielkie schody. No to tu jesteśmy. Cyk. W tym widoku możesz zobaczyć płomienie Fiu dostępne w tym regionie. Reprezentują płomienie już odkryte, w tym pokój wspólny twojego domu. Czyli trzeba odnaleźć te miejsca, do których możemy się teleportować. Są błonie, możesz znaleźć pracownię i inne ważne miejsca szkoły. Wieża astronomiczna, biblioteka, szklarnia. Aneks biblioteki to jest tutaj, tak? I nam odkryła coś. Podróż, let's go. Mam nadzieję, że pierwszą podróż zobaczymy, jak wygląda. And here we are. Tak po prostu? Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Odkryto nową lokalizację płomieni. Anywhere in the castle, quickly from Central Hall. Always something happening here. Rebellion. It's the heart of the hive. Our King's Cross Station, so to speak. O kurde, powiem wam, że... That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Właśnie, a z racji tego, że gramy na PlayStation, to podobno w Hogsmeade będziemy mieć jakieś dodatkowe zadanie. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of defense against the dark arts is required for those who aspire to become aurors. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecate in charge of our students' education Hecate. In that regard. Okay, a Hogsmeade? You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs.
You should be able to find all of the school supplies you require. Piwo kremowe, o tym nie wspomniałaś. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. A jednak, słyszała mnie. Dobra, dzięki. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. No, znamy Lumos. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Powiem, że nie chodzi tylko o poszukiwanie rzeczy. No, zgadza się. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping Wydaje mi się, że pani Wesley, znaczy profesor Wesley, możemy... Oj. Professor Fig, your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Hmm. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. Chociaż też bardzo and przypomina to use your field guide. It will be invaluable to you. Swoim zachowaniem McGonagall, nie? Invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Tak. Dobra, co tam, Fig? It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Szybał. She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well-trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Dobra. Otwórz dziennik misji. Z poziomu mapy możesz śledzić dostępne misje. Poka. Symbol tarczy przedstawia główne misje, takiej żółtej. Głównych misji rozwinie fabułę, odblokuje nowe funkcje i zapewni punkty doświadczenia. Niektóre misje są zablokowane ze względu na wymagania zaklęć lub poziomu. W takich przypadkach musisz mieć wymagany poziom lub niezbędne zaklęcie, aby aktywować misję. Nowe zaklęcia będą można zdobywać, wykonując zadania profesorów lub jako nagrodę misji. O właśnie, i bardzo chętnie bym się jakiegoś nowego zaklęcia nauczył. Śledź misję używając... X, zajęcia z obrony przed czarną magią, zajęcia z zaklęć na Akio, może? The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful, thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend.
I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Iść na zajęcia, zaklęć. Misja ukończona, witaj w Hogwarcie. Dziękuję. Zaczarowany kompas. Jak wygląda zaczarowany kompas? Tędy? Co to było? Brzmiało trochę, nie wiem, jak irytek? Chyba. Na lekcję zaklęć, jeszcze raz cyk. Taka kartka lecąca, nie? Nochą lokalizację płomieni Fiu, super. Czyli będziemy... O, dzień dobry, dzień dobry. A, czy my nie możemy jakoś rewelowalnąć tutaj? W pobliżu na razie nie ma nic. Czekajcie, który... Kto to znowu... się drąb w tym Hogwarcie, jak nie wiem. Jeszcze raz. To już ma jakiś problem? Revelio. Revelio. Dobra, no jeszcze będziemy sobie oczywiście zwiedzać ten Hogwart. No, nie ma ku temu nawet najmniejszych wątpliwości. O, profesor Fig. Proszę, proszę. Okej, a my na te zajęcia jeszcze wyżej. O rany bosku. Może tutaj coś... Kurde, będę walił tym Revelio tak, że... Do pożygu. O, rozpocznij misję. Let's go. Żeby ujawnić wszystkie sekrety. Here. Behind you. Nad Sai Onai. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with a passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? 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 I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing obliviate on one another. Żartowniś. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Asio! Ja wiem, Akio! Ja! Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Okay. Akio, tak? Dobrze, no to już wiemy, jak to robić. Cyk. I nauczyliśmy się nowego zaklęcia. Całkiem sprawnie, szybko i łatwiutko. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me.
O! Ale strasznie przebojowy taki śmieszek, nie? Fajny ten profesor. Nie jest taki ponury. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Aha, czyli muszę, dobra, czyli muszę przyciągnąć pewnie te kule jak najbliżej siebie i zdobędę wtedy jak najwięcej punktów. Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, I think it is like gobstone. That's it! Happens to the best of us. Ale zaraz, jak ja mam... Czekaj. Dobra. Czyli ja muszę w odpowiednim momencie puścić. Splendid! Jest! Kurde, 50 zaliczona. Dobrze? Very good. Points to Ravenclaw. Yay. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Czyli teraz gramy na serio, tak? Dobra. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Clear. Yes, sir. Mogę już? Aha, dobra, czyli będziemy... Czemu jakoś tak pod kątem to zrobiła? Okej, 30. Teraz ja. A czemu tam? Ja nie chcę tamtej kuli. Ja chcę inną kulę. Właśnie. I know everyone is watching. You are doing quite well. No. I 50! Tak! Very good. Here we go. A, też wjedzie na 50. Aj, ciężko będzie z nią. Ciężko z nią będzie. Dobra, teraz ja. Okej, okay, pociągnijmy. Ojej, stój. Dobra. Kolejna 50. Tutaj będzie problem, słuchajcie, bo już nie mamy miejsca. Tutaj teraz będzie problem, bo już nie mamy miejsca się tutaj wcisnąć. Pomiędzy, chyba że tak. O! Może w ten sposób. W linii prostej. O nie, jeszcze troszeczkę, kurde. Tyle samo, remis. No dobra, niech będzie remis. Let us make this a bit more interesting, shall we? Czyli jeszcze coś tutaj podrasujesz? O, serio? I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Ajajaj, niedobrze. Let us see this. Ach! Ty, jeszcze poleciała trochę do przodu. Okej, teraz ja. Ty, zrzuciła! Ale właśnie, pytanie, czy jak zrzuci, to nadal te punkty są zapisane? No kurczę, co jest? Nie, stój. Ale to zrobiłem! That was an execution. No, 50. Tak, jej ta 30 ten się wykasowała. A, dała radę, skubana. Okej, okay. Teraz ja, tak? Uh...
I know everyone is watching. Akio! You are doing quite well. Dobrze! Haha, coś mi się wyda. Czuję tą wygraną. Czuję wygraną. Watch this. Nie. O ty kurde. Czarownico ty. No dobra, 80. Teraz my musimy tutaj się poszczycić umiejętnościami. Jeszcze troszeczkę. 20. No dobra, niech będzie. 120. I tak wygraliśmy. Ty, to spadło? Very good, both of you. Well done. Bardzo dobrze. Nie wiem, czy coś za to dostaniemy. Mam nadzieję, że jakieś punkty dla Ravenclaw. Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Akio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my fourth year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Okay, jak duże jest... Is Ouagadougou much bigger than Hogwarts? Ouagadougou School of Magic is the largest wizarding school in the world. Ooh. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Ouagadougou, huh? Is Ouagadougou a castle, like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. Czy magia jest tam sama? This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Ouagadougou uses one. A jak rzucacie zaklęcia? You can cast spells without a wand. Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. No dobra, dzięki. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Ouagadougou, but I am glad to be here at Hogwarts. Ouagadougou. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Jeszcze chcę z nim porozmawiać. You can use Akio on humans, if you're so inclined. Well, you'd be using it on clothes. A można coś tutaj jeszcze Rebellio zobaczyć jakieś? Nie, to jest za ścianą. Dobra, słuchajcie, w tym miejscu sobie dzisiaj zakończymy. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę, zostawcie komentarz, będę bardzo wdzięczny. No i mam nadzieję, że widzimy się już jutro w kolejnym odcinku o 16. Zapraszam serdecznie, trzymajcie się, na razie. Do zobaczyska, bye bye!